na 30. jubileuszowym międzynarodowym turnieju imienia Feliksa Sztama. Rozmawiamy z panem Marianem Kasprzykiem, legendą polskiego światowego boksu, jednym niestety z niewielu już żyjących wychowanków pana Feliksa Sztama. Pana Mariana, o sukcesach nie będę mówił, bo by tutaj zajęło bardzo dużo czasu nam opowiadanie tego wszystkiego. Potem zapytam się, czego nie został nigdy mistrzem Polski, a był mistrzem olimpijskim. Natomiast proszę mi powiedzieć, w jaki sposób po raz pierwszy zetknął pan się, poznał pan pana Feliksa Sztama? Pierwszym razem, to był rok 1980, tak dawno było, że nie pamiętam. Ale jakie są wspomnienia z tym związane? 1958, no dobrze mówię, 1958 rok. Pierwszy raz byłem na obozie kadry, no bardzo byłem mile zaskoczony, bo po dwóch dniach już z każdym byłem tak na ty, jak to się mówi, chociaż mi to nie wypadało, bo dużo chłopców, zawodników było dużo starszych ode mnie, ale byłem przyjęty dość fajnie. Jeszcze po sparingach zobaczyli, że coś tam umiem, to zawsze coś tam mówię, że mam lepszych chłopaków, przyjacieli, ale znaczy wszedłem fajnie w to grono. No Sztam mnie przyjął jak swojego syna raczej, bo to było widać, to się czuło. Dobry człowiek był, psycholog był dobry. Pierwszy raz jak przyjechałem tam, to myślałem, że nie wyrobię, bo w Bielsku w klubie trenowałem raz dziennie, trzy razy w tygodniu, a tu na obozie codziennie dwa razy, tak, że mogłem nie wyrobić, nie wytrzymać kondycyjnie, ale dobrze się stało, że tak. Wszedłem w ten, byłem dość taki mocny chłopak, odporny i że poszło dobrze. Udało się, przyjąłem się do drużyny, już do kadry, tak już na stałe, do tej ścisłej kadry i było dobrze, było dobrze. Proszę mi powiedzieć, jaka wielka była wówczas różnica w poziomie między najlepszymi polskimi pięściarzami a czołówką światową. Czy to było takie swobodne, że tak powiem, wkomponowywanie się w ten międzynarodowy ring, czy trzeba było zbierać najpierw doświadczenie międzynarodowe, żeby zdobywać te sukcesy? Ja bym może tak troszeczkę powiedział inaczej, że oni od nas się uczyli, drudzy się uczyli od nas. Na przykład Rosjanie się uczyli od nas. Też była potęga, nie? Światowa. Oni nas złapali, te sztuczki takie różne. Aż tam też jeździł poza granicą, też widział różne walki i zawodowe i takie. I nam wiadomości też sprzedawał, jak się robi, jak się trenuje. Bo to też duża umiejętność sprzedać takie, jak to się robi, jak tego. Ale taki zawodnik, znaczy taki trener jak Sztam, to on łapał wszystko, jak się w powietrze łapał, wszystko od razu. I nam jako młodym chłopakom sprzedawał to, tak się mówi, sprzedawał, nie, te umiejętności. I pojechaliśmy na przykład za granicę, boksowaliśmy z takim zawodnikiem, to już wiadomo było, jak tamci boksują. Już umiał podpowiedzieć, jak się boksuje, jak. No i szło dobrze, fajnie szło. Pierwsza olimpiada była w Rzymie, w 60 roku. Też czarny koń. No pojechałem, no też trama troszeczkę trema, ale potem się rozwinąłem. Pierwsza walka wygrana, druga wygrana, trzecia też wygrana. Z ruskim, najlepszym ruskim wygrałem w ten czas, z Niebarianem. No i poszło, no ale kontuzję doznałem, nie było kontuzji, no lekarz nie dopuścił. No trudno, w boksie tak jest, trzeba to, jest wkomponowane, że kontuzja taka czy taka, jest, no w Tokio nadrobiłem to, też kontuzja, ale już szczęśliwa, bo w finale wygrałem. No kontuzję miałem też, nie kontuzję, ale też miałem w Meksyku, to z mi spodenki pękły. No i znów miałem pecha, no ale to zrobi. No jest jak w sporcie, jest. Nie żałuję niczego, naprawdę nie żałuję, że było takie historie czy takie. No jest, no. Byliście wyjątkowym pokoleniem. Pan przecież boksował na Igrzyskach Olimpijskich ze złamaną ręką, prawda, również. I ta siła woli, chęć zwycięstwa i to, żeby nie zawieść Sztama i kibiców w Polsce była na tyle silna, że zaciskaliście zęby. Dzisiaj czasami słyszę opinię, że niektórym polskim pięściarzom nie chce się przyjeżdżać na obozy kadry narodowej, czy z niej wyjeżdżają przedwcześnie. Dla was występy z orzełkiem na piersiach były czymś wyjątkowym. O, jak ja dostałem powołanie na pierwszy raz na obóz kadry, to jak byłem szczęśliwy, naprawdę. Ja do góry skakałem. Żeby odmówić przyjazdu na obóz, nie, to jest niemożliwe. No, ja chciałem jak najwięcej jeździć po obozach, bo na obozie
się dużo człowiek nauczy. Od innych zawodników łapie inne cechy, czy treningowe, czy takie, czy jakieś ciosy poprawne, nie? Czy mi pasują te ciosy, czy nie, lewy, czy prawy, czy jakieś sierpy, te hakiety, no jak w boksie, czy mi to pasuje. I to wszystko się łapało. Jak dobry, mądry chłopak cwany, to on wyłapie te wszystkie rzeczy. I tu się uczy, tu jest naprawdę duża potęga do tego, do nauczania. Bo w klubie jest mniej zawodników. Każdy też inaczej boksiar, jest mniej tego boksu. A kadra 40, 60 zawodników. Jest dużo, dużo jest. No a tutaj no, to jest naprawdę, no, jak pan powiedział, no, to jest, nie wyobrażam sobie nie jechać na obóz. Nie, no to jest nieprzyjęte u nas. Stoczył pan 270 pojedynków amatorskich, około, tak? Chyba jestem bliski tego. Ile walk w roku trzeba było stoczyć? Dzisiaj amatorzy często nie toczą więcej niż 20 walk. Wytoczyliście ile pojedynków w ciągu roku wówczas? Była przecież liga, były różnego rodzaju rozgrywki. Tam w sumie to niby 25 musiał. Znaczy musiał, tak wychodziło 25, ale tą 30 zawsze można było boksować. Nawet może i więcej, bo tam były jakieś turnieje, czy coś, mistrzostwo okręgowe i tak dochodzi to wszystko. Było odbicie rynkowe, co drugi tydzień mecz. A teraz nie wiem, co pół roku chyba jedna walka i co to jest? Od 1 czerwca amatorzy będą boksowali znowu bez kasków. I słyszę tu już opinię, że to nie za dobra wiadomość, bo są przyzwyczajeni teraz do zderzania się tymi głowami w kaskach. Boją się o kontuzję, więc proszę powiedzieć, czy ma pan jakieś rady dla nich? Radę? Jaką radę? Lepiej boksować technicznie, żeby głową nie iść do przodu, bo to jest takie zabezpieczenie. To jest nieprawda. Jak ktoś mocno bije, to i przez kask przeleci, może być na deskach. To tak się mówi, no ale to więcej szumi i tak w głowie. Ja wiem o tym, coś na ten temat. Serdecznie dziękuję panie Marianie. Życzę zdrowia. Mam nadzieję, że się zobaczymy na kolejnym turnieju imienia Feliksa Sztama. I po raz kolejny przypomnijmy tamte czasy. Pan przypomni mi i tutaj wszystkim czytelnikom te czasy. Dziękuję bardzo.